Ten filmik może być trochę szokujący, ale no przez własną nieuwagę i może trochę lenistwo nie posadziłem całego tego czosnku, którego miałem. Trzymałem go jeszcze w wodzie, no i ten czosnek zaczął, że tak powiem, trochę pleśnieć, czarnieć i słuchajcie, myślałem, że już jest do wyrzucenia, ale wziąłem ciepłą wodę, te skórki myłem, ściągnąłem, co było nieładne. Tu wam jeszcze pokażę, zobaczcie, obcięłem kawałek ząbka i wszystko to, co myślałem, że już wyrzucę, wstawiłem do wody, czyli do mojego nawozu woda z miodem. No i zobaczcie, co się wydarzyło. Wszystki ten czosnek, każdy ząbek puścił po kolei szczypior i wychodzi na to, że mogę go po prostu normalnie zasadzić. A więc te wszystkie historie, że czosnek powinien być idealny ząbek, że powinien mieć skórkę, to tamto, wychodzi na to, że to są po prostu jakieś dziwne historie. Zobaczcie, niektóre nawet nie mają korzenia, ale jak to wsadzę do ziemi, no to jakby nie było puści. Zresztą zrobię eksperyment, osobny pojemnik na ten czosnek, nagram później, co z tego wyszło. Jeżeli pognije, nic z tego nie będzie, no to znaczy, że faktycznie ten czosnek musi być idealny, a jeżeli nie, to znaczy, że po prostu niektórzy chcą nas tu, że tak powiem, trochę albo wystraszyć, albo naciągnąć, żebyśmy sobie tego sami w domu nie robili, bo jesteśmy za mało, w cudzysłowie, doświadczeni, albo nie mamy dobrego materiału. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, rzecz niesamowita, myślałem, że do wyrzucenia, a tu proszę. I tutaj krótki filmik, porozsadzałem ten czosnek, jak widzicie, w skrzynkach i w wiaderkach, więc cały ten czosnek, który pokazywałem, że możliwe, że nic z niego nie będzie, wypuścił fajnie i rośnie.